Widzowie, tutaj jest dzisiaj Gaming i dobrze wiecie, że jutro jest poczęcie roku szkolnego, a moja Zosia, widzicie, jak jest ubrana, dlatego zmienimy jej stylówkę. Zmienimy po pierwsze włosy, ponieważ włosy muszą być jakieś normalne. I pani powiedziała, że to koniecznie muszą być lata 90. Więc mamy nową fryzurę Zosi. Lata 90. Tutaj nic nie mamy. Przepraszam was. I teraz tutaj oczywiście dziewczynki miały takie sukieneczki. Ale to nie wszystko z sukieneczek, bo tutaj mamy na przykład o w kapeluszach. Mamy takie czapki i dalej w takich kapeluszach mamy właśnie takie czapki. Ja bym chciała... Oh Jesus Christ. Nie, chyba że wybiorę ten i sobie go po prostu zdejmę. Bo mi troszeczkę nie pasuje, widzowie. O, już mam pomysł. Nie, czekajcie. Trzeba się tak chłanie ubrać, wiecie. Nawet mój chłopak tej Zosi, chłopak przyjdzie nawet pooglądać. Więc to trzeba się ładnie ubrać. Okej, tak stylówka zostaje, bo na razie jest git. No i tutaj mamy Zosi, chłopaka, który nie wiem dlaczego ma jakieś te... 3 kwiatki. A więc zmieniamy mu stylówkę na jakąś lepszą. I tutaj szukamy chłopakowi. Nie, 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 nie. On będzie bez tego wszystkiego. Jest dobrze. Uśmiech mu zrobimy na twarzy. Okej. Idziemy w ubrania. I mu zrobimy. To jest bardziej dla dziewczyn. Tu w bluzach zobaczmy. Też do dziewczyn. Ej. No to ewentualnie możemy coś z tych starszych, albo nie. Albo taka stylówka, albo taka stylówka. Wybieram jednak tą stylówkę, ponieważ jest ładna. Jeszcze sobie tutaj dorobię sztuczne piegi, żeby naszą Zosię kochaną zaskoczyć. I brwi też zmienimy mu kolorek. Znaczy on sam sobie zmieni kolor, żeby nie było. I fryzura na eleganckiego pana musi być. Tak. Już wam tutaj, wiecie co, fryzurę jednak nie będziemy zmieniać, bo taka mu najbardziej pasuje. Więc mamy parkę gotową. Okej. Tak, mamy parkę gotową. Teraz, moi kochani, nasza Zosia się wprowadza do innego domu. Jest przeprowadzka totalna. Zosia powiedziała, że ta przeprowadzka będzie trwała tak kilka minutek, a później do szkoły, więc robimy tą przeprowadzkę. Okej, tutaj mamy nasze postacie. Jak widzicie, oni już są w sobie zakochani, widzowie, zakochani. Oni siebie tak kochają. Oj, weszło mi się w edytor awatarów. Ale oni się tak kochają, że mogliby się nawet pocałować. I teraz wychodzimy z tego domu. I oczywiście, wiecie gdzie idziemy? Tak, Zosia ma nowy haus, więc musimy do niego ją zaprowadzić. I ten haus będzie właśnie tutaj. Dobry, to jest taki trochę okolica taka. Niezbyt, ale normalnie dom jest miły. A zgadnijcie, kto mieszka
w tym domu. To jest Zosi ulubieniec. Proszę bardzo. On tutaj mieszka. I on się właśnie wyprowadza stąd. Do widzenia. Tak miło było. On sobie tutaj pomieszka. A teraz Zosia. Najładniejsza dziewczyna w szkole. Tutaj sobie dom. O. A tutaj plecaczek. Teraz wciągniemy wszystkie ubranka i tapetę. Jeszcze tutaj ma kartę od Glines. I zaraz pewnie przyjdzie pani z poczty. 2 minutki później. Halo, ktoś tam jest w ogóle? Dzień dobry pani. Och, jak pani ładnie dziś wygląda. Przesyłkę, do widzenia. Pani dzisiaj nie w humorze była, ale tak jest. Bo ta pani jest bardzo często nie w humorze, więc totalnie nowość, znaczy totalnie to samo. Tutaj sobie powiesimy szybko widzowi ubranka, bo muszę iść do szkoły, przecież się spóźnię. Ojeju, ktoś tutaj zostawił telefon, kto to jest? O ja, nie uwierzycie, to jest ten Michał. Ojeju, on tutaj podobno mieszka. To mi się tu wbija. Hej Michał. O, dzień dobry. Ogólnie chciałam ci dać telefon i no, do widzenia. Ach, jaka ona jest ładna. No. Okej. Starczy tych zakochanych. Musimy iść do szkoły, tylko trzeba sobie plecak spakować. A w sumie może nawet jak będzie mieć jakiś plecak moja ulubienica, to mi da. Bo ją nie poproszę. Szczeniaczku, cicho, lolek. Tutaj mamy moje książeczki. Zabawka dla lolka, kolejna. I naturalne rzeczy, czyli szczotka, flamaster. Wyciągamy nasz piórniczek. I wsadzamy do niego wszystkie rzeczy, widzowie. Wszystkie. O, proszę bardzo. Tutaj mamy, o, jeszcze coś tutaj dostałam. O, tak, jeszcze myszka. Bo kupię sobie podobno nowy komputer. Ale nie wiem, czy sobie kupię, czy sobie go nie kupię. I teraz mam straszny wybór pomiędzy plecakami. Spójrzcie, taki ładny. Wstęczą, czy taki. Ja wybieram ten, bo jest bardzo kolorowy. Okej. Okay. Hop, hop. Tutaj nic nie mam. Nie, tutaj ktoś coś wstawił. Okej, okay. Odpakujemy pierwszy prezencik. To jest nowy plecak! OMG! Wow, I love! Ten wygrywa! No jo. Ojeju, ten wygrywa i robot! A to co? No. To kompies, supi. Ale ten plecak I love. Od razu sobie do niego spakuję widzowie moje książki. Tak, przecież już sprawdzę na moim przenośnym sprzęciku. Jej, jeszcze tylko 20 minut nam zostało. O nie! Jesus Christ, oh no. Ojeju. Tylko 20 minut, to bym spakuje to. Nie można tam mieć. Okej, okay. Moje przydatne książki. Okej, okay, widzowie. O, tak, jeszcze mamy lekcję z panią Nochalską. Tak. Ta pani Nochalska to, widzowie, twarda sztuka pani. Dosłownie.
lepiej. Mam mój nowy plecaczek. Dobra. O Jezu, jeju. O Jesus Christ. Dobra, nie spakujesz, kolega mi pożyczy. Dobra, wychodzimy. Okej, widzowie, wychodzimy. Jest pogodnym chmurkiem, nic się nie dzieje. Drzwi się otworzyły. Ojej, jeszcze mój telefon. No, nie wiem, czemu on się tak pakuje. Widzowie, nie wiem, nie wiem. Cześć Michał, znaczy Kuba, cześć Zosia, o Jezus, co pani tutaj robi? O, wie pan, tutaj do pana była paczka, ale mi się zgubiło, więc do widzenia. Pani sobie proszę. Okej, szybko! 5 minut później oboje poszli razem do szkoły. Ojeju. Ojeju. Nie jest pani Nochalska. Jej, jej, jej. Chyba tylko my będziemy pierwsi. No, dobrze. Co my tutaj mamy? Ojeju, nie ma nawet moich kolegów. No. Widzicie, co tu jest napisane? Jestem pani Nochalska. Jestem ostrą nauczycielką. Zrobisz jeden błąd i już masz minusa. Zapamiętaj to sobie, młody. Nie kochać się. I teraz proszę, przyjdziesz tu, ten Kuba, przyjdziesz tu i napiszesz mi działanie. To 2 plus 2. Pani Nochalsko, wiem, że panią lubi. Czy ja panią lubię. I to będzie 4. Dobra, siadaj. Teraz nasza miła uczennica, która zawsze ma piąteczki, liczy na kolejną piąteczkę. Czemu jest taka miła? Ach, proszę pani, będzie kolejna piąteczka, jak zawsze. Dobrze, niech pani tutaj mówi zadanko. Ile to, kochaniutka? 4 plus 2. Ojej, proszę pani, to jest 6, każdy to wie. O, dobrze, do ciebie kolejne zadanko, bo wiem, że lubisz. Ojej, jest pani taka milutka. No dobrze, kolejne zadanko, proszę. Tym razem na czasik. Ojej, na czasik? Dobrze, bardzo szybko. 4 plus 4. Tak, to jest 4. Poprawię. Plus 4. To będzie 8. Dokładnie tak, 8. Brawo, brawo, siad. Brawo. Ej, przyszedł jest pan. Co pani tu robi? No witam na świecie. To jest podstawówka dzieci. Co do szkoły. Ty, pomyliliśmy wszystko. Musimy iść do szkoły, pędem. Jeszcze się spóźnimy i pani będzie na mnie zła. Dobra, ja tylko sobie zabiorę bidon. To sobie zabiorę. Szybciej się nie da? Znaczy, oj, tak, zabierz sobie wszystko, co potrzebujesz. Okej, okay, wszystko. Okej. Okay. Szybko! Przepraszamy pan, przepraszam pani Nochalska. Jestem pani Nochalska. Nie znoszę tych dzieciaków. Naprawdę, nie cierpię. Nie znoszę. Okej, okay, dobrze. Zosia i Kuba pojechali taksówką do ich prawdziwej szkółki. Ojeju, szybko, szybko, szybko. Pan się pospieszy troszeczkę. Dobrze, wluzuj dziecko, już jedziemy do tej twojej szkoły klasowej. Proszę pana, klasa jest w szkole. Dobrze, dobrze, mi tu bez tych. Mi tu bez tych technologiów nowych. Dobrze, niech pan się ucieszy, do widzenia. Uff, dobrze.
Jest moja szafeczka. Ja mam numer 5. To nie moja. To jest moja. Nie wiem, czemu ja tutaj mam te. Oj. Po prostu powiesz, że to jest swój plecak. Okej, już warto pójść do klasy. 5 minut, trzeba to zmazać. Pan będzie ze mnie bardzo dumny. Okej, zmazałam. Oj, teraz trzeba tylko poczekać. Nie wiem, co tu było, ale to posprzątam. Ojeju, kto tak rzuca ołówkiem? Tutaj widzę ściągi, to włożę panu tutaj. Okej, ja sobie tutaj postawię. Aj, no tak, jeszcze mój piórnik. Ojej. Twoja jest szafka 3. Ty propo. Dobra, mam. I bierzemy szybko to. Aj, nie mogę wziąć. O, mam. Cały piórnik wzięłam. Okej, jeszcze moja książka i mój zeszycik. To sztref. Tutaj. Okej, to się przeteleportuje do mnie, bo jestem taka mądra, że stworzyłam takie coś, teleportuję. Okej. Mamy tutaj wszystko. Dosłownie wszystko. Hop. Tutaj już zaczyna lepiej pisać. Dzisiejsza lekcja to. Nie wiem. Nie wiem, jaka jest lekcja. No. Nie będę mogła jak pisać. Okej, po prostu zacznę pisać. Jaki nauczyciel jest wspaniały. 5 minut później. Dobrze, dzieci, dobrze. Zaczynamy. Wszyscy tutaj. Zaczynamy, tak? Każdy, tak, wszystko, tak, tutaj. Ada. Jestem. Dobrze, będziecie sobie zadać mówić jestem. Nasza nowa uczennica. Jestem, proszę pana. A gdzie ty jesteś, bo nie widzę. Tutaj, proszę pana, tutaj nie wiem. Ojeju, ty już masz napisane. Tak, co? Matematykę zrobiłam. Dobrze. Nasz nowy uczennic. Jestem, proszę pana, jestem. A gdzie pan jest? Tutaj. Widzę, że plecaczka masz pan. Nie, to jest tylko takie złudzenie optyczne, proszę pana. Ja tam mam ewentualnie rysowany tatuaż pewnej fajnej osoby. No dobrze. Teraz się zmienię z pewną nauczycielką, bo ja teraz mam przerwę, dzieciaczki. Tylko nauczycielka może być troszeczkę zła i będzie was bić za złe odpowiedzi linijką, ale się trzymacie, tak? Tak, proszę pana, podtrzymamy się. I do takiego dzwonka już wam pokazuję. Marzenka! Marzenka! Nie ma Marzenki. Do takiego dzwonka. Wy musicie być z tą panią. Jeśli zadzwoni ten dzwonek, wychodzicie sobie tu i robicie co chcecie, ale też będzie tutaj nowa pani Marzenka. Tylko ja tutaj wszystko odpalę. Okej, odpalone. I no, właśnie teraz się zmieniamy. Okej, dobrze, dzieciaczki, już idę. Pani Marzenka już idzie, spokojnie, spokojnie. Tak, już pani Marzenka idzie, spokojnie. Tak. Tadam. Dobrze, dzieciaczki. I tutaj trzeba wam trochę po... No nie wiem, jak to się w tych czasach mówi, ale no. Dobrze, zaczynamy lekcję i uwaga, to odkładam, bo to za mocno bije jednak, a ja muszę być i surowa, i normalna. Dobrze, proszę pani, nie będzie pan mnie pić, bo ja jestem uczennicą wzorową. To będę miała. Tutaj mam pałkę i będę bić po rękach. Ojej. Jeśli zadzwoni dzwonek, to wtedy dopiero możecie wyjść. Dobrze, proszę pani.
30 minut później. Przewa. Dobrze, tutaj oddaj swój zeszycik, ja tutaj posprawdzam. Bardzo dobrze, 5, 5, 5, proszę bardzo. Ojej, dziękuję, piątka, ojej. No dobrze, wszyscy wychodzimy. Bo pani Marzenka musi tutaj porobić rzeczy. Pani Marzenkowym. Okej. Okej, dobrze, jesteśmy już przy naszej szafce od 5 minut, ale tak sobie chciałam pochymchać. Dobrze, ty wychodź. Okej, bez komentarza. Tu jeszcze mam pierwszą szafkę i mogę robić pęki jeszcze. To nie moja szafka, ale to moje z pucharem. Jak zawsze. Zawsze bądź uśmiechnięta. Oj, tutaj pani pomóc w czymś? Oj, nie, kochanutka, nie pomogę. Mogę wyszorować toaletkę. Albo o, tutaj coś spadło, to ja to podniosę. Ojej, co to jest? Wiedziałam, że to do tego kogoś należy. Ja się nie wiedziałam, ale zobaczyłam. Więc wyrzucamy tą pandy zmieszane. Dobrze, ty, paty, bez kolorów możesz wyjść. No dobrze. Chodź, Mikołaj. Znaczy, Kubuś też drugi. Nie chce mi się. No chodź, z tą fajną dziewczyną. Co, jaką dziewczyną? Nie mam dziewczyny. Strata? Nie lubię cię. No dobra, później coś powiem. Okej. Ogarnięty. 35 minut później. Później. Ojeju! Wszyscy do klas. W sumie mam jedną klasę na wszystkich. O, jaki ten Kubuś. El jest ładny. Ach. Zagadam tydzień na przerwie. Hi, hi, hi. Okej. Siadamy. Dobrze, pierwsze dzieci. 2e podzielić przez 2. Jakaś dziwna liczba. 20. To. Ja wiem. To jest takie. Czemu ja zawsze mam to? To jest takie proste, proszę pana. To 2e podzielić na 4 litery, czyli 5 s e ty. No to już powiedziałem panu wynik. 5, 0, 0. I to zaznaczę, ptaszka to jest dobrze, krzyżyk to nie. I dobrze, dobrze, proszę państwa. Tutaj ta uczennica, proszę wyjść na środek. To jest moja dziewczyna, znaczy co? Cicho. To jest nasza uczennica roku i możesz nawet tekst już nie robić. Ojej, dziękuję, ja muszę coś robić w ciągu dnia. To musisz nauczyć się każdego jednego słowa, czyli na przykład wita po każdym globusie świata i po każdym języku. O, fajnie. Jest pan najlepszym dyrektorem. Czy coś? Dyrektorką jest pani Marzena. Co? Okej. 30 parę minut później. Kolejny dzwonek. Pierwsza, bo byłam pierwsza, to jestem pierwsza. Proszę pana, mogę użyć dzieci komputer. Ja tutaj zrobię szybki program. Okej, zakładam dining. Czemu ze mną idziesz? Nie przeszkadzaj sobie. Hejka Zosia, co tam robisz? A wiesz, programuję. Mogę zobaczyć, ślicznie programujesz. Hejka Kubuś. To idę.
Ok, już mam całą twarz, jaką ten program będzie mieć. Idź babciu, babu. Okej, dobrze. Dobra, już będzie ma dziewczyna to być. Okej, ja mam Kubusia. Raz, dwa. Czyli tego, ten. Jeśli chcielibyście więcej takich historii, to zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem. Pa, pa!